Powiedzcie, jak się bawicie. Bardzo dobrze. Czym jest dla was studniówka? No, studniówka to takie uwieńczenie właśnie tych wszystkich lat. Przygotowanie do uwieńczenie wszystkiej całej nauki, całej szkoły. Jedyna taka impreza w życiu. Naprawdę świetna zabawa, co dużo mówić. Spokojnie, 100 dni zostało, damy radę. Tak, damy radę, zdolne chłopaki jesteśmy, nie? Na koniec, czym jest dla was studniówka? Świetną zabawą z kolegami. Dobrą imprezą. To jest tak jak wesele. Tak jak to się rozwiedziliśmy. Tak, bo my czasami sobie wyobrażamy, jak to jest, jak to by było, jakby któryś z nas się żenił. Tak teraz to jest taka mała, takie mała lepsze część. Wesele, bo bez rodziny. Tak. Takim czasem, kiedy nie myśli się o tym, że za chwilę jest matura i trzeba się przygotowywać, ten cały stres. Dla mnie to jest po prostu super impreza. Tak, są to ostatnie chwile, jakie możemy spędzić w takiej zabawie z naszymi kolegami z klasy, tak, i no to jest po prostu fajna zabawa, którą każdy powinien przeżyć, moim zdaniem, w życiu. Przygotowany do matury? Zawsze. Woli tak. Ja jeszcze przed, ale jak zawsze to już tak całościowo. Jestem bardzo dobrze przygotowany. Elektronik to bardzo dobra, renomowana placówka oświatowa. Polecam wszystkim. Przygotowany już do matury? Jeszcze nie, jeszcze tam jakieś niedociągnięcia są, ale mam nadzieję, że jeszcze zostało te 120 dni od dzisiejszego dnia, więc myślę, że jeszcze coś nadciągę. No ja to się już przygotowuję ostro do matury. Oczywiście przygotowani, zaraz cały czas powtarzamy i tylko do maja. Chcielibyśmy pozdrowić całą klasę 4TT i naszą kładczynią Marię Mamczarz. Wszystkich znajomych, rodzinę, wszystkich bawiących się na studniówce w elektroniku. Ja chciałem pozdrowić moją wychowawczynię, która niestety nie mogła dzisiaj być na studniówce i chciałem gorąco z tego miejsca pozdrowić. Chciałbym pozdrowić naszych rodziców, wszystkich Polaków, kogo sobie tylko życzę. Ja bym chciał pozdrowić całą 4T i 2, bo tutaj niektórymi jesteśmy już od 11 lat razem. Więc to się ceni. Nie, ten to na koniec. Ja chciałbym pozdrowić Jarka Czajkowskiego, Maćka Jurkowskiego, Norberta Banasika, Adriana Bąka, Ole Kusyk, Pawła Ferenca, Adriana Czciorę, Damiana Gębkę, Patrycję Jaderę. Ja jedynie chciałem pozdrowić Macieja Dębickiego. O! To on układał tego pięknego polonera. O Jurkowski nie dzięki niemu był ten polonera. Całą swoją klasę? No i wszystkie dziewczyny stąd, bo trochę nas jest.